NBC wygląda jak bardzo fajne podejście, ale na pewno nie działa z psychopatami, narcyzami i osobami przemocowymi. To zdanie dosyć często spotykam, albo w formie twierdzenia, albo w formie pytania, czyli czy NBC działa, albo jak skorzystać z NBC w relacji z osobą y, narcystyczną, zaburzoną, psychopatyczną itd. Dlatego dzisiaj zapraszam Cię na Podcast, poziom miłości, odcinek poświęcony właśnie temu, w jaki sposób NBC może działać lub nie działać i co to znaczy w ogóle, że NBC działa, i dowiesz się z niego, jak NBC możecie wspierać w trudnych relacjach, co to znaczy w ogóle, że działa NBC, albo jakaś, jakieś inne podejście. I co się dzieje, gdy, mówiąc naszym slangiem, żyrafa wchodzi w paszczę szakalowi, czyli co się dzieje wtedy, kiedy podkładamy się używając NVC w sposób często wyobrażony i zupełnie nieadekwatny, ale o tym powiem więcej za chwilę. Nazywam się Emilia Kulpanowak i specjalizuję się w budowaniu dobrych relacji i świadomej komunikacji. Jestem certyfikowaną trenerką NVC, a moje książki i warsztaty znajdziesz na stronie emiliakulpanowak.pl Na początek bardzo dziękuję i zachęcam do wspierania podcastu na patronite patronite.pl ukośnik poziom miłości. Tam możesz wesprzeć to, co robię, wesprzeć powstawanie podcastu. W tej chwili podcast jest finansowany przeze mnie z mojej prywatnej kieszeni i robię to już ponad 5 lat. Kwota, którą zbieram na Patronite, yy, póki co nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów. Natomiast wsparcie podcastu finansowe od Ciebie. Uniezależni powstawanie podcastu od mojej osobistej sytuacji finansowej. Więc, jeżeli słuchanie tego podcastu jakoś pozytywnie wpływa na Twoje życie i jest dla Ciebie ważne, to rozważ wsparcie zobacz, czy to jest dla Ciebie możliwe. patronite.pl ukośnik poziom miłości. Tam możesz wesprzeć powstawanie tego podcastu. A przechodząc do tematu narcyzów, psychopatów, osób zaburzonych, przemocowców itd. Bo takich etykiet pewnie jest więcej. Ostatnio jakoś najmocniej słyszę tą etykietę o narcyzie, dlatego akurat ona pierwsza gdzieś mi wybija, pierwsza mi brzęczy w uchu. Bo to pytanie właśnie w taki sposób najczęściej brzmi, jak się ma NWC do relacji z narcyzem? Ale y, oczywiście tych różnych etykiet jest znacznie więcej. Etykieta, czyli coś takiego, co jest między mną a drugą osobą y, i w, daje mi, jakoś definiuje sposób widzenia tej drugiej osoby. Czyli jeżeli rozmawiam z osobą, która ma etykietę narcyz, no to patrzę na nią, jakbym widziała narcyza. Czy to jest prawda? Nie wiem tego. To jest etykieta. Bo do czynienia z narcyzem zaburzonym, psychopatą mamy wtedy, kiedy psychiatra wystawi taką diagnozę psychiatryczną. A my, ja ty, różni my, e chyba dużo częściej używamy tego typu określeń w sposób zupełnie niepowiązany z diagnozą od lekarza psychiatry. To znaczy, że przeczytaliśmy coś na temat e zaburzenia takiego albo innego, i mówimy o. I Ksiński pasuje do tego zaburzenia. I bardzo chcę mocno uznać i podkreślić to, jak to musi być i bywa pewnie częściej niż myślimy cholernie trudne życie z osobą, która faktycznie jest jakoś twórcą trudności w relacji, bycie z taką osobą w relacji albo w ogóle bycie z nią. W partnerstwie, jakimś małżeństwie albo partnerstwie biznesowym, ile to musi przynosić trudu, zmagania, zwątpienia, jak bardzo to musi być trudne. I chcę, bez względu na to, co usłyszysz za chwilę, to chcę bardzo pochylić się w uznaniu tego trudu i w uznaniu tego, jak to może być naprawdę przytłaczające. Wierzę i słyszę, że to naprawdę jest Wielki trud. Jednocześnie, niezależnie od tego, jak wielki to jest trud, to chcę na początek powiedzieć, czy jakoś podkreślić, że przyjmuje się, że około 2% populacji to są osoby, które mogą mieć jakieś zaburzenie typu właśnie psychopata. I to jest i dużo, i mało. 2% to znaczy, że to są dwie osoby na 100, czyli na pewno statystycznie rzecz biorąc, na pewno takich osób znam wiele. A jednocześnie mam i, i jakąś taką myśl, którą chciałabym, żebyście mocno usłyszeli: że im słabiej ja wyrażam swoje potrzeby, im słabiej ja dbam o moje granice, im bardziej ja jestem niepewna, niezdecydowana, wątpiąca w swoje zasoby, w swoją siłę. Albo myśląca w taki sposób o sobie, że czy ja w ogóle zasłużyłam na to czy na tamto, czy ja mogę chcieć tego czy tamtego dla siebie, czy ja mam prawo oczekiwać albo żądać tego czy tego. To im bardziej ja właśnie jestem taka w relacji ustępująca miejsca dla drugiej osoby, to tym bardziej i tym łatwiej drugiej osobie dominować, bo ona wtedy wypełnia tę przestrzeń sobą. Ja. Zwalnia miejsce, daje pola w relacji, a druga osoba wypełnia to miejsce i to pole sobie bierze. I to, że mnie jest trudno w jakiejś relacji z Xińskim albo jakąś inną Y, to nie jest dowodem na to, że ta osoba jest przemocowa, psychopatyczna, narcystyczna lub jakaś inna. I z pewną delikatnością mówię i ostrożnością. Bo wiem, że jeżeli naprawdę jesteś w takiej relacji, to być może nauczyłaś albo nauczyłeś się już doszukiwać swojej winy. Więc moją intencją nie jest to, żeby teraz e, poszukiwać właśnie czy doszukiwać się swojej winy i rozgrzeszać drugą osobę. No tak, to ja nie umiem zająć miejsca, to ja myślę, że nic mi się nie należy i dlatego on ona tak się zachowuje. Do takich myśli pewnie nam jest blisko, bo Osoby o takim mocnym rysie, właśnie jakiejś psycho, i tak potrafią manipulować, potrafią wykorzystywać swoje różne zasoby, potrafią wpływać na ludzi, argumentować, przekonywać. Są przywiązani do takiego pomysłu, że oni mają rację albo że to jest świetny pomysł, to co wymyślili i, i korzystają z tego. Potrafią też pewnie nieraz korzystać z takich rzeczy jak na przykład gaslighting, czyli rozmywanie jakoś rzeczywistości i krok po kroku pokazywanie tej drugiej stronie, że ona się myli, że to co widzi to nie jest tym co widzi i, i jakoś za zaczyna ta osoba wątpić coraz mocniej w siebie, w swoje odczucia, uczucia, w swoje myśli. Zaczyna sobie coraz częściej myśleć: No tak, wszystko jest moją winą i to, to tak to działa. Więc kiedy ja mówię: Hej, to wcale nie psychopata, to po prostu ty nie potrafisz stawiać granic, to rzeczywiście im bardziej masz do czynienia z osobą, która faktycznie ma jakieś znamiona takiego właśnie zachowania jakiejś osoby zaburzonej, tym bardziej prawdopodobne, że weźmiesz winę na siebie i ja. Nie po to, to mówię. Mówię to raczej po to, żeby się przyglądać z czułością i z delikatnością, tym swoim schematom. Czy ja tak bardzo narzekam na tę drugą osobę, bo ja nie umiem zająć Pola? Czy tak mi jest bardzo źle, pomimo tego, że ja chcę to pole zająć i staję do równości? Dlatego pierwszą moją myślą na temat tego, czy NVC działa na. W związkach, czy w trudnych relacjach, czy w byciu, dialogowaniu z osobami, które tam jakieś są, powiedzmy, narcystyczne, to jest właśnie pomyślenie czy skierowanie uwagi do siebie. Jak ja mogę być bardziej przy sobie? Jak ja mogę być pewniejsza tego, co robię? Jak ja mogę. Mniej oczekiwać, a więcej mówić wprost, co jest dla mnie ważne, co ja teraz czuję, czego ja teraz potrzebuję, i za tym bardziej iść. I tu NVC mnie osobiście przynosi bardzo dużo świadomości i narzędzi, bo niezależnie od tego, co ja powiem, to żebym ja mogła powiedzieć, co jest dla mnie ważne, no to najpierw muszę to w ogóle wiedzieć. Czyli zanim w ogóle pójdę do jakiegokolwiek dialogu. To sprawdzam ze sobą, jakie ja mam potrzeby, czego ja chcę, na czym mi zależy, tak? Jakby w ogóle, co jest we mnie teraz? Czyli nie czekam, aż ta druga osoba zdecyduje albo powie mi, czy coś mogę albo nie mogę, albo co ja mam robić, tylko ja najpierw sprawdzam, i dopiero kiedy ja wiem, to dopiero wtedy wychodzę do jakiegoś dialogu. Wtedy, gdy ja wiem, co jest dla mnie ważne, gdzie są moje granice. A dla mnie narzędzie NVC jest idealne do tego, żeby wiedzieć, co ja chcę i gdzie są moje granice. Bo NVC nas prowadzi prostą drogą do rozpoznania swoich potrzeb, głębokich, psychologicznych potrzeb. I tutaj sobie przypominam, że pojawiają się od czasu do czasu takie prośby, żeby zrobić cały odcinek o potrzebach i tylko o potrzebach, więc może zrobię taki odcinek. Natomiast na ten moment to jest właśnie o tym, tak? Czy, czy ja umiem dotrzeć do swojej potrzeby? I NWC mnie tego uczy. I ja osobiście, ja Emilia, to przez lata w ogóle nie wiedziałam, że mam potrzeby i w ogóle nie wiedziałam, jak do nich docierać. Później mi się wydawało, że potrzeby to są takie, wiecie, co ja chcę, na czym mi zależy. I dopiero po jakimś czasie, kiedy natknęłam się na NVC, zrozumiałam, że potrzeby to nie jest to, na czym mi zależy i co ja chcę, że potrzeby są dużo głębiej, że tam, gdzie leżą potrzeby, to tam jest ta moja najgłębsza motywacja. To jest energia, która jest absolutnie uniwersalna i o wiele, wiele ponad mnie, drugą osobę. Że jak ja mówię, że chcę bliskości z mężem, to że to wcale nie jest o mojej potrzebie albo że chcę kontaktu z moim nastolatkiem. To nie jest to mojej potrzebie, to jest to jakimś moim wyobrażeniu, co ja chcę, żeby oni zrobili dla mnie. A moja potrzeba jest dużo głębiej. To może być potrzeba bliskości albo kontaktu, ale to może być też potrzeba na przykład bycia wziętą pod uwagę, która w ten sposób mogłaby się zrealizować. Czyli pierwsza rzecz to jest to, że ja w ogóle wiem, czego ja chcę. I z tą wiedzą, wyposażona w tą wiedzę. Mogę dużo łatwiej mówić o sobie, stawać za sobą, wiedzieć po prostu na czym mi zależy i o to próbować zadbać oraz dbać o moje granice, bo moje granice też są świetnie komunikowane przez potrzeby. Niezaspokojona potrzeba, na przykład bezpieczeństwa, tak, albo niezaspokojona potrzeba przewidywalności. To są takie momenty, czy takie stany, w których ja widzę, aha, moja granica jest jakoś przekraczana. Ja nawet czasami mogę nie rozumieć, co się wydarzyło, ale widzę po stanie jakiegoś dyskomfortu w moim ciele. Widzę, że z czymś jest mi trudno i że to jest moment, żeby się zatrzymać. Że to jest moment też do tego, żeby sprawdzić. Jak się zatrzymam, to zadać sobie pytanie, o co mi teraz chodzi? Co mi się teraz dzieje? Co się ze mną wydarza, że moje ciało jest w jakimś zaciśnięciu, zamrożeniu? Może przerażeniu, że coś tam się teraz właśnie we mnie odbywa. Więc zobaczmy, jak NVC może w ogóle mnie wspierać w takich trudnych relacjach. Więc dla mnie przede wszystkim to jest to, że ja nie idę i nie kłapię o moim NVC do drugiej osoby. Czyli może zacznę od, od takich błędów, o których często słyszę, że ciągle mu mówię, żeby uczył się NVC. Ale on nie chce, on twierdzi, że on już wszystko wie. No i zobacz, jaki z niego Narcyz. On nawet nie chce się dla mnie tego NVC uczyć. Mówię to w pewnym przerysowaniu i uproszczeniu. Ale pomyślmy każdy z nas o sobie, ile razy mieliśmy takie marzenie, żeby ktoś nauczył się dla nas NVC po to, żeby nas bardziej brać pod uwagę, po to, żeby nas bardziej uwzględniać, żeby ta komunikacja była łatwiejsza, żeby to wszystko jakoś bardziej płynęło. Ja wiele razy miałam takie marzenie, ale już trochę z tych marzeń wyrosłam, bo mam takie poczucie, że to nie jest moim w ogóle ani obowiązkiem, ani nawet moim prawem, żebym ja słyszyła głowę innej dorosłej osobie, że ma się uczyć NBC. To jest wybór tej osoby, jaką ona ścieżką podąża, czy się rozwija i w jaki sposób zawsze się jakoś rozwija, ale w jaki sposób, do czego, czego pragnie, do czego dąży. Czy będzie się uczyć NVC? Czy będzie medytować? Czy będzie pić piwo? To, to jest tej osoby wybór. Ja oczywiście mogę chcieć czegoś bardziej. No i, i jasne, że to jest, że ja bardziej wolę, żeby ta osoba uczyła się NVC. No pewnie, że tak. I jednocześnie to nie jest moje zadanie przekonywać tą osobę. Musisz się uczyć NVC, bo NVC jest lepsze od X. Nie wiem, czy jest lepsze. Dla mnie jest genialne. Dla mnie się sprawdza. Mnie tłumaczy świat. Mnie spaja. W ogóle pokazuje ten paradygmat nowy i, i pozwala mi się poruszać. To dzięki NVC mogę być bliskościową mamą, bliskościową żoną i tak dalej. Ale przecież na pewno są inne metody, które dla innych ludzi są. Jakoś bardziej ich, bardziej im pasują, są w innej energii. Niech każdy szuka tego, co chce. I ta trudność polega też na tym, że jak ja chcę, żeby on się uczył, czy ona, ta, ta druga jakaś osoba, czy ta osoba zaburzona oczywiście, psychopatyczna i przemocowa, jak ja chcę, żeby się ta osoba uczyła NVC, to trochę idę z takim marzeniem dziecka. Jak ty się nauczysz NVC, to odgadniesz moje potrzeby. Jak odgadniesz moje potrzeby, to weźmiesz mnie pod uwagę. I ja tu potrzebuję się trochę zamienić rolami sama ze sobą wyjść z tej nadziei i z tego oczekiwania, że ty teraz będziesz mnie pytać o moje potrzeby i sprawdzać ze mną i stanąć do tego, że nie, że oto ja teraz sama siebie pytam i sprawdzam ze sobą swoje potrzeby. I to moje zadanie, bo ja jestem dorosła, więc to jest moje zadanie: brać moje potrzeby i mnie całą pod uwagę. To ja sama wnoszę siebie pod uwagę w relacjach, w zdarzeniach. Nie zgadzam się na to, czego nie chcę. Najpierw się zgadzam, a potem mówię, bo on mnie nie bierze pod uwagę. No to jak mnie nie bierze, to ja się muszę wziąć. Jeżeli ja siebie wezmę pod uwagę i wniosę jasno i klarownie, Czego ja chcę, a na co się nie zgadzam i nadal jest trudno, to albo mamy do czynienia z konfliktem i pomoże nam na przykład mediacja, albo rzeczywiście to jest jakiś grubszy temat. Ale jeżeli ja od razu pozbywam się tej mojej sprawczości, tego mojego kawałka wpływu na mnie, bo chcę, żebyś to ty się uczył, NBC, i żebyś to ty odgadywał moje potrzeby, żebyś ty mówił uczuciami i potrzebami, żebyś ty się dał zrozumieć żebyś ty chciał rozumieć mnie, no to ja się podkładam, to ja rezygnuję tutaj z mojej mocy. Kolejnym takim aspektem jest to, że jeżeli ja naprawdę wiem, co ja czuję i czego ja potrzebuję, to mogę w tej relacji z tą osobą zauważyć, że na przykład napina mi się ciało, kiedy z tobą rozmawiam, albo po rozmowie z tobą jestem zmęczona. Albo przed rozmową z tobą, moje ciało jest w przerażeniu albo w panice. I my wielokrotnie odcinamy się od czucia naszych uczuć, bo one są, one płyną, ale my ich nie zauważamy, nie umiemy ich nazywać, nie umiemy ich jakoś opiekować, zauważać, do jakich potrzeb prowadzą, bo to było kiedyś zbyt bolesne albo za trudne, albo nas skutecznie rodzice inni dorośli oduczyli, i teraz. Ja mam całe napięte ciało, kiedy z Tobą rozmawiam, ale tego nie zauważam. A potem mówię: Och, coś mnie plecy dzisiaj bolą. Kochanie, zrób mi masaż, bo mnie bolą plecy. Albo, ale jestem coś dzisiaj połamana. Chyba pogoda się zmienia, że nawet czasami jesteśmy tak bardzo daleko od swojego ciała, że nie zauważamy tego, że się ciało nasze napina w tej konkretnej relacji w odpowiedzi na to, że czujemy się zagrożeni. I przychodzi to uczucie, przychodzi ta emocja i mówi mojemu poprzez moje ciało, poprzez te odczucia z ciała, poprzez te symptomy: Mówi, stop, boję się, ja tak nie chcę, chcę inaczej. Tak? Czyli przychodzi ze wstydem, z poczuciem winy, z przerażeniem, ze złością. Przychodzi z uczuciami, które mówią o bardzo ważnych potrzebach, bycia ważnym, widzianym, szacunku. Jakiejś równości, siły grupowej, współpracy, ale jak to nie jest jakoś widziane, no to wtedy moje ciało się chroni. I dla mnie to jest największy skarb NVC, właśnie w takich trudnych różnych relacjach, że moje ciało, zanim ta osoba otworzy usta, już mi wysyła sygnały. Pamiętam, jak jedna z ważnych osób powiedziała mi kiedyś, po jakiejś życiowej lekcji, już nigdy nie pominę sygnału z mojego ciała. Ja też miałam taką życiową lekcję, po której sobie myślałam: Wow, moje ciało przecież mówiło mi o tym wcześniej, ale nie chciałam tego słyszeć. To nie było wygodne. To było zaprzeczeniem dla jakiejś mojej wizji tego, co jest, albo tego, co miałoby być, albo tego, co sobie wyobrażałam, że istnieje lub mogłoby istnieć. Ale jednak ciało wie wcześniej ciało wie pierwsze Ciało nas chroni, robi wszystko, żeby nas ochronić. Szczytuje sygnały, których my świadomie nie zauważamy, a nasze ciało migdałowe je zauważa i wysyła te sygnały od razu. A my mówimy, że nie i nie chcemy w to wierzyć. I potem mówimy, że NBC nie działa w tych relacjach, bo kiedy ja mówię o uczuciach do tej osoby, to ona. Na przykład wykorzystuje to, że ja wychodzę z bezbronnością, z tym uczuciem, a ta osoba. Ale to nie tak. Po pierwsze, ja nie znam mojego uczucia, albo neguję to uczucie, kiedy jestem w kontakcie z taką osobą. I zamiast posłuchać od razu mojego ciała, to ja neguję. A potem, jak sobie coś przygotuję i chcę powiedzieć o uczuciach i potrzebach, to idę z takim statementem, że oto ja, Emilia, mam moje uczucie. I mam potrzebę. I idę do ciebie i zaczynam wtedy żądać, jakoś się panoszyć, oczekiwać. A ta osoba mówi, co? Co tu się w ogóle dzieje? No oczywiście, że nie będę tego słuchać. I jak ja powiedziałam na przykład uczucie, nie wiem, smutna, to wykorzystuję to. No pewnie, że wykorzystuję. Mówi, jak to smutna? Co smutna? Co? Weź, to twój smutek, zaopiekuj się nim. No bo właśnie to zrobiłam. Zamiast się zaopiekować moim smutkiem, to ja się z nim skontaktowałam i poszłam do tej osoby. I to jest tym wkładaniem żyrafy szakalowi w paszczę. Czyli ja ubieram na siebie ubranko żyrafy i mówię: Teraz to ja będę po żyrafiemu, będę mówić o moich uczuciach i potrzebach, tak porządnie. Więc idę do niego, tam do niej, do tej zaburzonej, strasznej, psychopatycznej osoby. I zaczynam mówić: wiesz, kiedy powiedziałeś mi to i to, to ja się tak naprawdę smutno jakoś poczułam, wiesz? Bardzo smutno, bo naprawdę mam potrzebę. Ja teraz przerysowuję, ale Wy wiecie o co chodzi. Przerysowuję to po to, żeby poczuć tą energię. Bardzo mi było smutno i naprawdę bym chciała, żebyś mnie szanował. Więc bardzo cię proszę, szanuj mnie bardziej. I znowu gwiazdka. No to w ogóle nie jest sensowna prośba z punktu widzenia NVC, no ale ja tak bardzo chcę być żyrafą, no i przychodzę z tą energią do tej drugiej osoby i mówię jej w taki sposób, a ona, co ty w ogóle pieprzysz? I koniec, i po kontakcie, nie? I, i już nawet więcej nie trzeba. A ja z tym brzuszkiem takim odkrytym, w tym żyrafim ubranku jest taka dziurka na odkryty brzuszek i ja z tym odkrytym brzuszkiem mówię, no ale, ale ja tak smutna jestem, dlaczego ty mi tak brzydko mówisz? Ale ta osoba Jakoś czuje, że to w ogóle nie jest do niej, że to nie jest jej odpowiedzialność. I w dodatku wiecie, im bardziej jest bezpośrednia, tym bardziej mówi to wprost. To jest twoje uczucie, zajmij się nim. Kto chociaż raz spośród osób słuchających nie słyszał tego zdania, to twoje uczucie, więc się nim zajmij. Albo twoje uczucia to twoja odpowiedzialność, to chętnie usłyszę. Dajcie znać w komentarzu. Mnie się wydaje, że wielu z nas, zwłaszcza jak na początku, jak próbujemy stosować Envisie jakoś w naszym życiu, no to wychodzimy właśnie z takimi komunikatami. Te komunikaty są tak naprawdę do końca nieprzepracowane, one nie są tak naprawdę osadzone, one nie do końca są w ogóle tak naprawdę w tej tak zwanej energii, czyli one nie są z tego mojego serca, z tego mojego wnętrza. One bardzo są o oczekiwaniach i o tym, że ja sobie tak wyobrażam, że ty się teraz zmienisz, bo ja się uczę NVC. Ale ty się nie możesz zmienić tylko dlatego, że ja się uczę NVC. To jest w ogóle bez sensu oczekiwanie. I teraz, jak ja włażę specjalnie, zamiast się skontaktować ze sobą, zrobić tak, żeby moja potrzeba była zaspokojona, ta, o której. To uczucie mi mówi, czyli jak ja czuję na przykład niepokój albo w panikę w kontakcie z Tobą, to to uczucie przychodzi do mnie z informacją o potrzebie, mojej potrzebie, a nie o oczekiwaniu o potrzebie, że ja potrzebuję na przykład więcej bezpieczeństwa, przewidywalności, brania pod uwagę, bycia ważną, szacunku, Jakieś, jakaś potrzeba nie jest zaspokojona, kiedy czuję ten niepokój. Ale ja teraz zamiast się zająć tym i zobaczyć, aha, to jest o potrzebie szacunku, bo rzeczywiście rezygnuję z siebie dosyć często i sama sobie ten szacunek jakoś trochę odbieram, jakoś z tym szacunkiem tak mam nie za bardzo. I jeszcze w dodatku mi się przypomina, że moi rodzice albo jakaś babcia, jak byłam mała, to coś tam mi powiedzieli i to już w ogóle jeszcze mnie przerzuca do jakiejś starych historii. I teraz ja się tym nie zajmuję, tylko i ty. Z komunikatem do tej osoby, wiesz? Jak mi tak mówisz, to mi smutno. Nawet nie mówię o niepokoju, no bo przecież kto by się przyznawał do swojego strachu. Ale nawet powiedzmy, że powiem o niepokoju, no to i tak mówię. Czuję niepokój, bo ty, bo ty tak mówisz, bo ty się tak zachowujesz, bo ty w ogóle jesteś złym człowiekiem. I to po pierwsze nie jest wcale żyrafie. Po drugie, to nie jest komunikat taki NVC w sensie, nawet książkowy nie jest, już nie mówiąc o tym, że nikt normalny nie używa takich zdań. To jest po prostu podkładanie się, dawanie siebie na tacy do zeżarcia. To tak trochę jak, wiecie, na talerzu jakiemuś tygrysowi. Masz tu zjedz, tu mamy dla ciebie owieczkę. No i ja idę jak taka owieczka z tymi komunikatami, a potem mówię, NBC nie działa. Bo co to znaczy, że NBC działa? To znaczy, że ja wiem, co ja czuję i czego potrzebuję. I że to w ogóle ułatwia mi bycie, po pierwsze, w relacji ze sobą samą, że ja sama ze sobą jestem w dobrej relacji, że ja siebie widzę, że ja siebie słyszę, że ja siebie biorę pod uwagę, że ja siebie daję pod uwagę w relacji z drugą osobą, że ja o sobie pamiętam, że ja się kocham, że ja się szanuję, że ja się zachwycam i że ja podaję siebie swoje potrzeby, to co jest dla mnie ważne w tej relacji, pod uwagę, pod rozwagę, pod działanie. A nie, że ja ci tak powiem, żebyś ty zrobił inaczej. Żebyś zrobił tak, jak ja chcę. Żeby było po mojemu. To teraz ci tak ładnie powiem, po NWS-owemu, i ty to zrobisz. No nie, bo wtedy NVC byłoby narzędziem manipulacji. Envisy nie służy temu, żeby inni ludzie robili to, co my chcemy. NVC służy temu, żebym ja rozumiała, czego ja chcę, i żebym to dawała do relacji i żeby ta relacja kwitła, żebym tak się komunikowała, żebym mogła w tej relacji czuć się dobrze. A jeśli się w tej relacji nie czuję dobrze, to żebym siebie sama nie oszukiwała. To dla mnie NVC działa w takich relacjach. Z Narcyzem, psychopatą, zaburzonym, przemocowcem i kogokolwiek sobie tutaj wrzucimy, to by oznaczało, widzę, że jest mi trudno w tej relacji. Sprawdzam, o czym to trudno jest, i opiekuję się tym. I jeśli to jest niemożliwe albo zbyt trudne, żeby się opiekować tym w tej relacji, to wybieram zakończyć tę relację w trosce o siebie, a nie trwam i mówię, bo on jest taki przemocowy albo ona. I tu chcę jakoś kolejny raz dać takie uznanie i naprawdę pochylić się bardzo. Ukłonić z ogromnym szacunkiem i, i, i z delikatnością i z troską. Tym wszystkim relacjom, sytuacjom, historiom, kiedy naprawdę nie umiemy. Orientujemy się po latach, że jest nam trudno w tej relacji. Orientujemy się, że to było za dużo, za bardzo, nie tak jak trzeba, że nie wiemy, jak. Że nie ma się teraz jak z tego wyplątać, że ta osoba narcystyczna jest wspólnikiem z większościową ilością akcji albo jest mężem lub żoną i ojcem, matką moich dzieci. I że to jest wtedy naprawdę duże i trudne, bo ogromnie dużo stracimy wychodząc z tej relacji. I ogromnie dużo tracimy będąc w tej relacji. I jak to mówię, to aż mam ciarki na ciele, widząc, jak to są trudne i złożone decyzje, jak trudno nam jest być w takich relacjach i w takich sytuacjach, jak to bardzo może być bolesne, wyczerpujące, wykańczające, jak bardzo poddaje wątpliwość być może nawet wszystko. A na pewno sporo różnych rzeczy, między innymi naszą zasobność. I my czasami mówimy, że w przemocy mamy do uczenia z wyuczoną bezradnością. Ja bardzo nie lubię tego określenia. Ono jakoś psychologicznie jest słuszne, natomiast w takim sensie, że, 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 no, że się go tak używa, tak? No, wyuczona bezradność, ale tak naprawdę to jest coś ogromnego i przytłaczającego, że jeżeli. Jesteś w relacji, w której jest przemoc, wcale to nie musi być przemoc taka bardzo jawna, fizyczna czy seksualna. Ona może być mniej jawna, jak chociażby przemoc finansowa, z którą mamy dużo do czynienia w naszej Polsce, ale większość z nas nawet nie wie, że jest w relacji przemocy finansowej albo właśnie taka zniuansowana przemoc psychologiczna. Branie trochę mniej pod uwagę Twoich potrzeb niż moich. I jeżeli jesteśmy w takiej relacji, to z każdym dniem, z każdą chwilą tracimy dostęp i jest nam trudniej. I tracimy dostęp w ogóle do wyobrażenia, że ja mogłabym mieć pomysł. Nie, że ja nie umiem wymyślić tego pomysłu. Ja nawet już nie wierzę, że te pomysły w ogóle mogą gdzieś istnieć w świecie. I wydaje nam się, że jesteśmy całkowicie Zostawieni sami sobie i zdani tylko na siebie, i że po prostu musimy w tym tkwić. I tu empatia w tym sensie się nie sprawdza, że jeżeli osoba, która doświadcza przemocy jakiejkolwiek psychicznej, finansowej, fizycznej, opartej na jakichś innych zasobach, skupionej na dzieciach naszych wspólnych albo nie, seksualnej, fizycznej. To jeśli takiej osobie dajemy empatię i mówimy, och, tak, słyszę, jak ci jest trudno, mm, tak, co czujesz, strach, co czujesz, nienawiść, zwątpienie, pojawia się wina, pojawia się wstręt, różne rzeczy, i idziemy dalej do potrzeb, i zauważamy, że tak, że ta osoba ma tyle potrzeb, i ta osoba zostaje usłyszana, wysłuchana, zaakceptowana, ważna w tym akcie empatycznego słuchania. Czuję się lepiej i wracam do swojego bagienka i za tydzień, albo miesiąc, albo rok spotykamy się dokładnie w tym samym punkcie. I to nie jest empatia, bo empatia ma jeszcze czwarty punkt przejście do działania. Czyli kiedy ja już widzę, jakie to są uczucia, jakie to są potrzeby, to jeszcze przechodzę do działania. Aha, chciałabyś więcej szacunku, sprawczości, Dobra, to co możesz zrobić? I wtedy się konfrontujemy z tym, że jeżeli to jest osoba właśnie w, w przemocy, to konfrontujemy się z tym, że ona może powiedzieć: nic, N nic nie mogę zrobić, nie dam rady nic zrobić. Warto to zobaczyć, nazwać, może trochę wesprzeć tą osobę. I to już jest bardzo indywidualnie. Czasami potrzebne są jakieś pomysły konkretne, czasami potrzebne są obietnice. Jeśli pójdziesz na policję i złożysz to, 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 to i to, to ja zaoferuję ci nocleg i tam jakieś inne rzeczy. Możesz się u mnie czuć bezpiecznie, ja pomogę ci się ochronić, albo pomogę ci znaleźć terapeutę, albo zeznam, tak jakby to co, to, co tam jest akurat potrzebne. Czasami bardziej potrzebne mogą być jakieś informacje praktyczne, techniczne. Podanie jakiegoś numeru telefonu, wykręcenie i podanie słuchawki już w czasie rozmowy, już po połączeniu się, albo zostawienie tej osobie yy, decyzji. Natomiast tam jest jeszcze zawsze czwarty punkt przejście do działania. Im bardziej ktoś jest w przysłowiewej dupie i w trudnej relacji, i im bardziej w tej relacji dostaje w kość, tym bardziej nie możemy skończyć empatii na tym, że się zrobiło miło i ciepło po usłyszeniu potrzeby. I w tym sensie też NVC działa. Tylko musimy sobie naprawdę zdawać z tego sprawę, jak bardzo ważne jest to, że to ja biorę odpowiedzialność, ja dorosła, biorę odpowiedzialność za moje potrzeby, które w empatii zauważam w procesie empatycznego słucha słuchania wypływają, zaczynam się z nimi kontaktować, jest ciepełko, jest milunio, jest empatycznie, jest bliskunio, jest akceptacja i następuje czwarty krok. I co ja teraz chcę z tym zrobić? I nie rezygnuję, i nie wychodzę z tego, tylko naprawdę coś z tym robię. Takie jest zadanie tego czwartego kroku. Ja mam coś zrobić. Myślę, że każda ścieżka rozwoju Wspiera nas w trudnych sytuacjach w taki sposób, że uświadamia nam, daje nam narzędzia do tego, żebyśmy zobaczyli, w czym jesteśmy, że możemy zobaczyć na poziomie faktów, a nie diagnoz, co się dzieje. Czyli jeśli nie mamy diagnozy od psychiatry, że to jest narcyz albo psychopata, to nie mówimy, że to jest narcyz albo psychopata. Ale fakty są takie. Powiedziałam dzisiaj, że mi ostatnio smutno. A on się zaśmiał i powiedział, że przesadzam. Na przykład taki fakt. I teraz mogę popatrzeć na siebie. Niekoniecznie do tej osoby to wyrażając słowami, ale popatrzeć na siebie. Co mi się dzieje, kiedy on tak mówi? Albo ona, że przesadzam. Naprawdę przesadzam? To idę w interpretację, kiedy zadaję sobie to pytanie. NVC zachęca, zostań przy faktach i sprawdź uczucia. To może nie muszę sobie zadawać tego pytania, czy przesadzam, czy nie, tylko kiedy tak powiedziała, że przesadzam, to ja poczułam jakieś ukłucie. Co to było? Takie ukłucie gdzieś w okolicy żołądka. Hmm, to ukłucie, niech się zastanowię. To była chwila złości. Ale natychmiast tą złość jakoś zdusiłam i poczułam wtedy drugą falę. Falę strachu. Hmm, czyli mam złość i strach. O czym te uczucia mi mówią? O moich potrzebach. Złość, bo chcę szacunku dla tego, co czuję i w czym się znajduję, i uznania dla moich stanów emocjonalnych. Strach, bo chcę wiedzieć, że jestem bezpieczna, a w szczególności, że mam to bezpieczeństwo emocjonalne. I zobacz, mogłabym powiedzieć: Ach, to jest przemocowiec, on tak mówi do mnie, a mogę powiedzieć: Tak, kiedy się to wydarzyło, czyli to są fakty, to ja poczułam tą złość i poczułam strach, Czyli to są uczucia, bo potrzebuję, i teraz mówię o potrzebach, szacunku i bezpieczeństwa emocjonalnego. I teraz następuje to pytanie. Co chcę z tym zrobić? I mogę postanowić, że pójdę i powiem: Słuchaj, kiedy tak powiedziałeś, że bez przesady, że ja jestem smutna, a tobie się wydaje, że przesadzam, to jakoś poczułam złość, bo bym chciała naprawdę szacunku dla moich stanów emocjonalnych, wiesz? I ta osoba na przykład śmieje się. I wtedy ja już wiem, że następnym razem jak przyjdę, to już nie wychodzę z żyrafim komunikatem do paszczy szakala, tylko zajmuję się tą swoją potrzebą, potrzebą szacunku w tym przypadku, uznania dla moich stanów emocjonalnych i bezpieczeństwa emocjonalnego. Tutaj tego nie znajduję, więc gdzie? Jak mogę mieć tego więcej? Gdzie mogę być tego więcej? Gdzie doświadczam tego? Że mam uznanie dla moich stanów emocjonalnych i czuję się bezpiecznie. I idę zatem, bo potrzeby niezaspokojone nie znikają, tylko frustrują się coraz bardziej i w końcu wybuchają jak wulkan. Tej biegłości w nazywaniu swoich uczuć i potrzeb, i bycia kon w kontakcie ze sobą, uczymy się na warsztatach Envyzji i gorąco się zachęcam. Właśnie do tego. Na mojej stronie możesz też pobrać zupełnie za darmo dziennik potrzeb. To jest też takie narzędzie, z którego możesz łatwo skorzystać i w którym możesz łatwo rozwijać tą kompetencję. Zadawać sobie to pytanie, co ja czuję i czego ja potrzebuję i jak mogę o to zadbać? I powtarzać to sobie pytanie raz po raz, dopóki nie nabierzemy w tym. Jakiejś biegłości. Na początku to jest bardzo trudne, ale potem staje się coraz łatwiejsze. Jeśli szukasz takiego wsparcia w rozwijaniu tej kompetencji, to serdecznie Cię zachęcam do udziału nie tylko w takich zwykłych warsztatach, jak regularnie robię, ale też w wakacjach z NBC, bo na wakacjach łączymy ten rozwój, tą konkretną naukę, że są warsztaty i na warsztatach mamy konkretną naukę. Łączymy z odpoczynkiem, z byciem w takiej przestrzeni, gdzie jest czas na też takie zwykłe ludzkie bycie, gdzie pamiętamy o jakościach NVC i wdrażamy je w życie, doświadczamy ich w obcowaniu ze sobą, w byciu w jednym miejscu, w jednej wspólnocie, w jednej grupie. I to jest y, niesamowity zasób, dlatego że uczą się dorośli, uczą się dzieci bo dzieci mają cudownych opiekunów i niezwykle kompetentne wsparcie w ich procesach rozwojowych i modelowanie ich zachowań, że dzieciaki się uczą też docierać do swoich uczuć i potrzeb, decydować o sobie, kreować, współtworzyć, współkreować, decydować o tym, co będą robić, wybierać z szacunkiem i dostają też wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów, które wiadomo, że w takiej grupie są. Więc ten niezwykły miks zdarza się raz do roku, na, po na początku wakacji i w tym roku też. I zapraszam Cię, znajdziesz na mojej stronie i w opisie też do tego podcastu będzie podany link i znajdziesz wakacje z NVC. I zachęcam Cię bardzo mocno do rozważenia takiego wyjazdu, dlatego że tam właśnie dzieje się taka magia, że tam możesz się wzmocnić. Że możesz nabrać zasobów i umiejętności, żeby przestać w siebie wątpić. A może ja to powoduję, a może ja jestem wszystkiemu winna, winien, a może to wszystko przeze mnie, a może to moje, tam nie wiem, nawyki, brak wychowania. Jakikolwiek i jakakolwiek jesteś, masz prawo z samego faktu bycia człowiekiem do szacunku, do bycia ważnym, do bycia wziętym pod uwagę, do bycia słyszanym, do empatii, do miłości, do uznania i do wielu innych. Bo potrzeby są przynależne ludzkości, są przynależne każdemu człowiekowi, a nawet więcej, pewnie też niejednemu zwierzęciu. Serdecznie Cię zapraszam na warsztaty. Serdecznie Cię zapraszam też do lajkowania, komentowania i do udostępniania tego podcastu. Wyślij go proszę tym, którzy mogą tego potrzebować tym którzy być może są w trudnej relacji którzy być może zmagają się z osobą która ma jakieś cechy narcystyczno-psychopatyczne albo wydaje się że może ta osoba ma być może ten podcast wzmocni tę osobę i jeżeli jesteś w takim zmaganiu to pamiętaj że z każdej relacji da się wyjść nawet jeżeli poniesiesz tego koszt to prawdopodobnie będą też z tego zyski Dziękuję Ci bardzo za posłuchanie tego odcinka, w tym odcinku podcastu. To już wszystko. Zapraszam Cię do wsparcia na Patronite, patronite.pl, ukośnik poziom miłości. Zapraszam Cię na wakacje z NBC i na wszystkie inne wspólne działania, bo NBC zmienia także takie trudne relacje. Do usłyszenia za dwa tygodnie.